Komisja Europejska zdecydowała, że już za 3 lata wszyscy kandydaci na kierowców w państwach Unii Europejskiej będą musieli zdawać w ramach egzaminu z teorii na prawo jazdy test z percepcji ryzyka. To bardzo nowatorskie rozwiązanie, które już od lat funkcjonuje w tak bezpiecznych na drogach krajach jak Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Szwajcaria. Ogromne wyzwanie dla całego środowiska BRD w Polsce, zarówno dla firm, które dostarczają rozwiązania edukacyjne, dla ośrodków szkolenia kierowców, dla egzaminatorów, dla instruktorów, ale na pewno z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego warto to wyzwanie podjąć.